nie żyje nam, uliczy sam, uliczy sam, nie żyje nam, nie żyje nam. Starym waleńskim zwyczajem Korej Aqua Konrad jako górniczy obyczaj starodawny nakazuje witam nasze prześliczne białogłowy z domu Combrowiczówne oraz was, prześwietni gwarkowie na kolejnym karczemno-cofrowym spotkaniu. Kiedyś sławny bardzo autor Mark Twain, który pisał o domku Sojerze i jego złościach, powiedział, że alkohol bity w normie nie szkodzi, nawet w dużych ilościach. Dzisiaj niemniej znany list major mówi, że chociaż my, akwiary na wodzie stoimy, to nawet przy wspólnej zabawie od nadmiaru wodnych dziwolągów, jak owa Wenecja, nigdy nie stronimy. Dzisiejsze spotkanie w Wenecji, choć każdy z nas będzie swawolił, testem uczynię na wielu, czy pływać potrafi gondolą, czy któryś się wywróci. Jeśli któregoś gwarka pociągnie niewiasty gracja, to niech nie stuka w okienko kamienicy, bo jest to dekoracja. Przysięgamy! Przysięgamy! Jeść, pić, dowoli, swawolić, lecz przy stole o pracy ni słowem nie pier... Przysięgamy! Przysięgamy! Bo karczmie nikomu spośród tejże grupy pod żadnym pozorem nie obrabiać dupy. Przysięgamy! Przysięgamy! Jeszcze raz przysięgamy! Dzisiejsze karczemno-cukrowe spotkanie w Wenecji stało się faktem, o dziwo. Zatem ogłaszam je za otwarte. Chłopcy górna, na śpiwo! Rolę główną zagracie mi dziś z Wenecją też. Choć kopanie żywią wziął, trzeba dalej żyć i z humorem gwarków brać, piwo będzie pić. Wszyscy księci będziemy jej piękno to przede wszystkim niezwykłe położenie między lazurem nieba a pompownią 830. Na archipelagu ponad 100 chodników wśród cichych wód lagunów, które odbijają wytworną architekturę linii rozlewniczej, warsztatów mechanicznych i rozlewni, bo właśnie jej romantyzm, pejzaż, charakterystyczne morskie oświetlenie pompowni, refleksy wody i słońce
były wspaniałą inspiracją wielkich weneckich kucharzy, a największym z nich jest Sigismondo. Witam miłych gości, zapraszam do barku. Będziemy tu obrabiać gwarzyce i gwarków, a szczególnie karmić i poić stare szczechy, niech on pokutują wszystkie swoje grzechy. Pogaszcie nam hojność i wstrzymajcie dąsy, by po hojnych darkach ruszyć nam w pląsy. Gdy w Erecji my tu, zanapiany jest dół, przekopem woda wartko płynie nam. Lecz co zrobić ma dziś biedny Alojzy miś? Wycieczki stoją u zakładu bram. Suchą nogą już nie, ale kto dobrze to wie, nikogo nie oprowadzi bez strat. Lecz gdy biznes to wy, on nie stracił głowy i taki sobie wynalazł etat. Nie. Jak policja swą pałą. Częstujemy wódeczką, ale najpierw prosimy o datę na późniejsze tańce. Bez tego nic. Nie da rady. Niedrobne, niedrobne, bo byle co zwalistnie. To się zatrzyma. Na początek. Prosimy, tak? Prosimy. Bardzo dobra wódeczka. Na zdrowie działa. Zdrowie wszystkich gości. Zdrowie wszystkich gości. Pomyślności. Mamy dzisiaj taką manierę, że każdemu z naszych gości nadajemy jakiś włoski tytuł, oczywiście właściwy dla pełnionych funkcji. Direttore potente, to jest po włosku dyrektor mocny. Myślę, że jedyną potrawą, jaką sporządzić umiecie, są pierogi leniwe. Niemniej instruktażu udzieli wam nas zespół, potem sprawdzimy wasze kulinarne możliwości. Odkulić pysza, duszyska te dwa, a trzeci nie wiem, bo mnie kłapie. Co rok może dwa, na kaśmie tych trzech, robotą swe rączki pokala. Pożytek z tego i nadzieja, że jedna z połączy ktoś. Pałek, trzeba krok dalej niby, każdy z związku, dziś bez wyjątku. Lekarz powinien donieść, czy chiński mur to, czy gargula płot, bez przerwy kroi karuzela. Jednego czy dwa, to więcej z nich ma, to więcej dziś łąków zbiera. Pałek, strzela krok dla leniwy, każdy z tych związków, dziś bez wyjątku, lekarz powinien donieść.
Czesiek trzyma się rączek wałka, trzyma się mocno wałka, a Edek go trzyma za nogi i jeździmy, panowie. Czekaj, nie zamieszaj. Umisz to robić. No co z tym jeżdżeniem? Dobra, już starczy, za nogę. Trzymaj! Boście narobili bałaganu, nie wiem kto to teraz posprząta. Panowie, nasz zespół organizacyjny i redakcyjny poświęca wam takie oto strofy, znalezione gdzieś w zakładzie na murze. Za górami, za lasami, w domku z wosku żyło sobie trzech związkowców. Dzień im mijał na pracy i zabawie, czyli jak w rzeczywistości prawie. Nie trzymali ni kurki, ni krowy, hodowali jedynie ideę związków zawodowych. Się goła, wiosła lud, nas przyjaźń kogoła, niech święci swój cud. Nas przyjaźń kogoła, niech święci swój cud. Spodniodły zielonej, kobiet z kablu, a z wierszy zmienionej, serdeczny twój lud. A z piersi skrylony serdeczny król. Małpa. Po co tobie ta Afryka? Polka też się fajnie brzyka. Dziękuję o malutki batem na późniejsze tańce. Zapoczynamy. No i zapraszamy do posiłku. Drugie danie doniosę do sous. Kufelek nie dolcza, kufelek nie dolcza. Esera, sera, esera, sera. Kufelek nie dolcza, kufelek nie dolcza. Esera, sera.
się, pole się, pole się. Pod fartuszkiem coś niesie, coś niesie. Idzie wiecie, pole się, pole się, pole się, pole się, pole się, pole się. Pod fartuszkiem coś niesie, coś niesie, coś niesie. Napisano na naszego Ryszarda. Wiecie wszyscy, co to znaczy gruba? Gruba to znaczy kopalnia. A co by znaczyło grubia? Kopalnia. Tytuł, nawiedzenie kopalniaka. Moja dziurko, moja piękna, ilem w tobie się nastękał, ilem przez cię nie spał nocy, ilem potu tam wytoczył. W dzień cię wiebiem, w nocy ściskam, takaś dobra, takaś śliska. I głęboka, i zawiła, moja grupo, moja miła. Cygaretkę w tobie cmokam, szybów ręcznie spuszczam z oka. Nagle rety, co się dzieje? Do kopalni ktoś mi leje, a niech to cholera jasna. Woda w szybie, fajka zgasła, tak straciłem swoją klubę. Gówno grubiak ma nie grube. Natomiast Globale Elektron napisał taką ofertę o przyjęcie go do pracy, albo pozostawienie go w pracy. Jak elektryk, więc mi łatwo bym ostatni zgasił światło. Cię smykałkę w palcach ma, z poważaniem Janek K. Rozkwit górnictwa miedzi w rejonie Bolesławca i Złotoryi nastąpił w XIX wieku, gdy wzrosło zapotrzebowanie na metale. Wynikało to z szybkiego wówczas rozwoju niemieckiego przemysłu. Ożywienie prac badawczych nastąpiło przed II wojną światową w latach 1935-37. Wtedy to wybudowana została kopalnia Lena i rozpoczęła się budowa kopalń Lubichów i Konrad. W dwóch ostatnich do końca wojny nie uzyskano istotnej produkcji i obie zostały zatopione w ostatniej jej fazie. Zakłady górnicze Konrad powstały jako przedsiębiorstwo państwowe w budowie w grudniu 1949 roku z ważnością od 1 stycznia 1950 roku. Pierwsze prace przy odbudowie i odwodnieniu kopalni podjęto w 1948 roku. W 1953 wydobyto pierwsze tony rudy miedzi, którą zaczęto przerabiać w pierwszym uruchomionym ciągu flotacji.
Powojenny rozwój górnictwa miedzi przebiegał w kilku etapach. Do roku 60 trwała rozbudowa zakładów górniczych na obszarze Niecki Północno-Sudeckiej, obejmującej dawny powiat bolesławiecki i złotoryjski. Na obszarze tym, zwanym później Starym Zagłębiem Miedziowym, działały cztery zakłady górnicze. Lena i Nowy Kościół w okolicy Złotoryi oraz Konrad i Lubichów w okolicy Bolesławca. Odkryte i eksploatowane złoża rud miedzi w rejonie Lubina i Sieroszowic, a także powstałe tam kopalnie Polkowice, Rudna i Sieroszowice nazwano Nowym Zagłębiem Miedziowym. Od 1969 roku zakłady Starego i Nowego Zagłębia stanowiły jedną jednostkę organizacyjną o charakterze kombinatu przemysłowego. Jan Paździora, kronikarz polskiej miedzi, niegdyś dyrektor ekonomiczny w zakładach górniczych Konrad, przepracował 36 lat. Na temat kopalni Konrad wie prawie wszystko. O jednej rzeczy nie wiem, o czym zresztą piszę w nowej przygotowanej pracy, monografii zakładów górniczych Konrad. Nie wiem, nie znam etymologii nazwy Konrad. Starałem się do tego dociec i nie ma żadnych jakichś źródłowych materiałów, chociaż starzy pracownicy tłumaczyli mi to w ten sposób, że pracowała na początku grupa specjalistów z kopalni radzieckiej Konrad. I od tego się została przejęta nazwa. Ja sprawdzałem, w Kazachstanie istnieje zagłębie o nazwie Konrad i to by w jakiś sposób mogło potwierdzać tą tezę. Drugą takim jakimś potwierdzeniem może być nazwa kopalni Lena, też nie jest, to jest imię rosyjskie. No i jeszcze, jeżeli do tego dodamy, że pierwszym dyrektorem ekspozytury górniczej w Bolesławcu był inżynier Leon Lauterstein, który ukończył studia na Wydziale Górniczym Moskiewskiego Instytutu Metali Kolorowych i Złota, czyli jeżeli zbijemy te trzy fakty do siebie, to ta teza się uprawdopodobnia, ale ja ją zostawiam, powiedzmy, ze znakiem zapytania. Historia i współczesne dzieje zakładów górniczych Konrad zostały opisane na kartach wydanych monografii, skryptów, albumów i czasopism branżowych. Tą pracę pracownicy znają, ponieważ ona się ukazała jeszcze kiedy pracowałem. To jest szkic monograficzny zakładów górniczych Konrad. Praca była zrobiona na konkurs, za którą tę pracę otrzymałem wyróżnienie na konkursie na historię zakładu przemysłowego Wielkiego Przedsięwzięcia Inżynierskiego. I decyzją Rady Pracowniczej było, żeby ją wydać w formie zwartego druku. To jest rzecz znana. Również ukazała się taka broszura swego na jubileusz 35 lat zakładu. To był taki drobiazg. I to są te rzeczy. Aha, i jeszcze z okresu mojej pracy ukazał się na ostatni jubileusz, na 40-lecie, od Miedzi do Antyrytu. To jest zbiór artykułów tematycznych poświęconych zakładowi górniczemu Konrad. Następnie opracowałem pracę pod tytułem Polskie Zagłębia Miedziowe. I ona jest poświęcona Staremu Zagłębiu Miedziowemu i Nowemu. I ja tu wykazuję związki, jakie istniały między kopalniami Starego i Nowego Zagłębia. Muszę się nieskromnie pochwalić, że praca ta uzyskała bardzo dobre recenzje. W związku z tym, że praca ta miała bardzo dobre recenzje, wrocławskie Kuprum poprosiło mnie, aby pracę tą przeredagować dla potrzeb czasopisma naukowo-technicznego Górnictwa Ród, uzupełnić o historię górnictwa w Starym Zagłębiu. Ponadto chciałbym powiedzieć, że w tej pracy po raz pierwszy ukazały się zdjęcia z katastrofy wodnej z roku 67. One wcześniej nie były publikowane. W Konradzie było zrobionych parę zdjęć, ale były zabrane do procesu przez prokuraturę. W tym roku ukazała się kolejna moja praca, też monotematyczny numer zeszytów naukowych Kuprum i poświęcona jest w całości problematyce anhydrytowej. Ma tytuł Anhydryt w Polsce, wydobycie i możliwości zastosowania. I tu jest cała ta problematyka przedstawiona. Dla potrzeb Muzeum Miedzi w Legnicy w roku 90 zrobiłem taką pracę Zakłady Górnicze Konrad 49-89, monografia kopalni. Ta praca jest w maszynopisie. W tej chwili przygotowałem maszynopis pracy monografii Zakładów Górniczych Konrad. To jest maszynopis bez zdjęć. Przewiduję tutaj 80 rysunków zdjęć dużych,
20 małych z poczetem dyrektorów tych bardziej. Ja się zwróciłem do dyrektora Chyry o sfinansowanie. Koszt druku byłby przy 200 egzemplarzach, bo to jest taki nakład bibliofilski dla potrzeb bibliotek naukowych, kombinackich i dla kadry kierowniczej, około 6 tysięcy złotych. W tej chwili jestem w trakcie załatwiania pieniędzy na to. Ta praca w stosunku do tych poprzednich zawiera wszystko, co można o Konradzie napisać. Są wyspecyfikowane poszczególne kopalnie odrębnie, Upadowa, K2, Lubichów, podmioty, które powstały po roku 1989 na bazie Konrada, szkoła górnicza, sport od górnika do BKS-u, bo kiedyś był taki klub sportowy górnik przy zakładzie górniczym Konrad, który wszedł w skład BKS-u po połączeniu i jest dużo nazwisk. To ma około już w tej chwili bez zdjęć 120 stron maszynopisu. Ja tylko powiedzmy, no, że to nie jest dosłowne, co, o czym mówię. O, na przykład jest tabelka. Są wyspecyfikowane, jakie były średnie płace w Konradzie, jakie były średnie płace w kraju i jaka była relacja płac pracowników Konrada do płac krajowych. No, jak z tego widać, płace były wyraźnie lepsze od średniej płacy krajowej. Ukazały się nowe opracowania dotyczące polskiej miedzi. To jest monografia polskiej miedzi z roku 1996. Opracował zespół autorski około 100 autorów. No ja zostałem poproszony o napisanie rozdziału Stare Zagłębie Miedziowe i później napisałem jeszcze drugi rozdział, ale to już wspólnie z prezesem Siewierskim, o historii rozwoju kombinatu jako struktury. Ukazała się Kronika Polskiej Miedzi. Jeżeli monografia to jest powiedzmy opis, tu powiedzmy są głównie teksty podparte niewielką ilością rysunków czy zdjęć. Jest to olbrzymia 1220 stron i podzielona jest na kilka fragmentów. Jest górnictwo, przeróbka, składowanie odpadów, hutnictwo, ochrona środowiska. Taki jest układ tej pracy. To, jeżeli chodzi o monografię, o Kronikę Polskiej Miedzi, to jest to historia obrazkowa. Przeważają zdjęcia, ja tylko tutaj odsłonię na, gdzie dotyczy Konrada fragment i brałem w tym udział. To było tak, że tutaj troszeczkę powiedzmy inna konstrukcja pisania tej pracy była, że do kilku autorów się zwrócono, myśmy dali wsad i pan dr Piotr Kiewski z Kuprum pokomponował to do zdjęć, zrobił z tego redakcję całości. Do czasu odkrycia nowych złóż miedzi w strefie przedsudeckiej oraz budowy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, wydobycie w zakładach górniczych Konrad, Lena i Nowy Kościół zaspokajało około 20% rocznego zapotrzebowania kraju na miedź. Zaniechanie produkcji w Konradzie nastąpiło z powodu złej koniunktury gospodarczej, a nie z powodu wyczerpania zasobów, które szacuje się jeszcze na około 57 milionów ton. Jeżeli chodzi o kopalnię Konrad, to eksploatacja została przerwana przy niecałkowitym wyczerpaniu zasobów. Wpłynęła na to zła koniunktura na miedź. Ponadto mamy jeszcze złoże perspektywiczne, tak zwane złoże Wartowice, na której była projektowana budowa kopalni Bolesławiec. I te pozostałość niewyeksploatowanych złóż w kopalni Konrad oraz złoże perspektywiczne kopalni Bolesławiec. W tej monografii dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, profesor Speczyk, mówi, że powinna być określona polityka i przy lepszej koniunkturze albo przy ochronie złóż w Nowym Zagłębiu trzeba do tych wrócić. Jeżeli musimy być realistami, to jest realne na początku XX wieku, może nie w pierwszych latach, ale że do tych złóż się na pewno wróci. W lutym 1987 roku minister przemysłu podjął decyzję o likwidacji kopalni Konrad w zakresie eksploatacji rudy miedzi. Wydobycie zakończono w grudniu 1989 roku, a w latach 1990-93 rozpoczęto przebranżawianie zakładu. Kombinat w 1991 roku został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. I w kombinacie kombinat został objęty daleko idącymi działaniami restrukturyzacyjnymi. Po
Polega to więc na tym, że kopalnie miedzi są, te trzy kopalnie są tylko kopalniami miedzi. Zostały z nich wyłączone zakłady wzbogacenia rudy i tak było w Konradzie, że to było jedno w tamtych kopalniach też. Te trzy zakłady wzbogacenia rudy tworzą jeden zakład wzbogacenia rudy dla kombinatu. Dalej działy kontroli jakości. Zostały wyodrębnione, jest jeden dział kontroli jakości dla wszystkich kopalń i hut. Dalej problematyka stawów osadowych została wyodrębniona z kopalń, bo tam było wspólne składowanie i powstał zakład hydrotechniczny. Ja tutaj dlatego podkreślam ten zakład hydrotechniczny, ponieważ kiedy dojdziemy do aktualnej sytuacji Konrada, to stawy osadowe z Konrada z dniem 1 stycznia przejmie właśnie zakład hydrotechniczny, bo nasza szanowna kopalnia, jak mówił dyrektor Pieprzyk, kopalnia matka nasza, z dniem 1 stycznia ulega skreśleniu z ewidencji podmiotów gospodarczych. Na bazie dawnego Konrada w tej chwili działają trzy podmioty gospodarcze. Pierwszy to jest kopalnia gipsu i anhydrytu Nowy Ląd. Drugim podmiotem to jest zakład wyrobów gumowych, który pracuje na obiekcie flotacji, na systemach 4 i 5. Produkuje wyroby gumowe wielkogabarytowe, szczególnie dla zakładów przeróbki kombinatu, wykładziny do urządzeń skipowych i specjalizuje się również do innych, zdobywa rynek poza kombinatem. I trzeci podmiot, który działa na obiektach dawnej kopalni Konrad, konkretnie K1, to jest Aqua Konrad, przedsiębiorstwo eksploatacji wód, spółka akcyjna, która zajmuje się wydobywaniem i przetwórstwem tej wody, bo jest dobra. W tej chwili się pompuje około 43 m³ na minutę. To jest bardzo dużo, to jest można powiedzieć rzeka wody. Ta ilość wody, żeby zobrazować, wystarcza na zaspokojenie potrzeb 200-tysięcznego miasta. 1 stycznia 1999 roku zakłady górnicze Konrad zostaną skreślone z ewidencji kopalń miedzi. I tak kończy się historia eksploatacji złóż w Iwinach. Być może zainicjowana przed laty idea entuzjastów budowy kopalni Bolesławiec doczeka się realizacji w XXI wieku.